Ponad 80 zawodników stanęło w tym roku w wędkarskie szranki nad Morawieckim Zalewem. Zawody wędkarskie dla dzieci z roku na rok przyciągają coraz większą ilość chętnych. Na czym polegają zawody? Zawody, nie ma tutaj reguł. Każde dziecko wygrywa i każde dziecko jest pierwsze u nas, bo to jest, jakby powiedzieć, zaszczepić im bakcyl zachowania się i wędkowania zgodnie z kulturą rzemiosła wędkarskiego, jak to się można powiedzieć krótko. Czyli przyjść mógł każdy? Każdy. Każde dziecko mogłoby być z każdego województwa, nawet i spoza gminy Morawica. Tylko musiało się zgłosić na godzinę 8, zapisać z rodzicem, z opiekunem i wędkować w naszym zbiorniku. W tym roku wyjątkowa frekwencja. Tak, wyjątkowo. Jak co roku się powiększa frekwencja, bo to pocztą pantoflową i koledzy wędkarze też pocztą pantoflową zapraszają różne dzieci. Czy wędkować może każdy? Każdy. W tym dniu każdy może, bez licencji, bez karty, może wędkować. To jest jedyny dzień w roku, że dzieci, każde dziecko może wędkować. Uczyć się wędkować, zachować ją z wędką. Możemy też, jak któreś dziecko poprosi, żeby nauczyć się go wiązać, jak zestaw zmontować. To jest jedyny dzień, w którym każde dziecko może się nauczyć wędkowania. A co daje wędkowanie? Hobby, sport, oderwanie od komputera i bytowanie z przyrodą. W tym roku zawody wędkarskie odbyły się już po raz piąty. Impreza organizowana przez Zarząd Koła Wędkarskiego w Morawicy robiona jest z coraz większym rozmachem, a udział w niej mogą brać wszystkie te dzieci, które po prostu chcą. Wystarczyło zgłosić chęć udziału w imprezie i uzbroić się w cierpliwość. Jak wrażenie z dzisiejszego wędkowania? No, było bardzo fajnie i cieszymy się, że takie zawody są organizowane. Powinny być częściej robione? No, myślę, że tak, bo na pewno wiele osób cieszy się z tego, że no, takie zawody w ogóle są. A co daje wędkowanie? No na pewno jakąś frajdę z tego. Można sobie zająć tym wolny czas. A tobie co daje wędkowanie? I czy lubisz wędkować? I skąd u ciebie ta pasja? Bo ja nigdy nie wędkowałam. Warto podkreślić, że w zawodach wędkarskich zwycięzcami byli wszyscy uczestnicy konkursu. Każdy bez wyjątku otrzymał nagrodę, których sponsorami w tym roku był Urząd Gminy w Morawicy, Piekarnia Białogon, Wyrób i Sprzedaż Artykułów Mięsnych Sławomir Woźniak oraz Zarząd Koła Wędkarskiego w Morawicy. Jak zgodnie zaznaczono, w wędkarskim konkursie głównie chodziło o dobrą zabawę i wspólne, rodzinne spędzenie czasu na łonie natury. Na zakończenie odbyło się wręczenie nagród, a uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek.